Dzień dobry, kochani. Jest, no już chciałam powiedzieć dobry wieczór, bo zazwyczaj robię live wieczorem. A dzisiaj pierwszy raz robię live rano, a to z tego względu, że Ewa, która jest dzisiaj moim gościem, Ewa Skrobańska, ona mieszka obecnie na drugiej części naszej półkuli, gdzie jest 7 godzin do przodu. I jakbym chciała zrobić live wieczorem, no to Ewa, po prostu to by był środek nocy u niej, więc to jest bez sensu. W związku z tym mówię, dobra, spoko, robimy live rano i bardzo się z tego, kochani, cieszę, dlatego że już Ewa, widzę Cię, tylko musisz jeszcze poprosić o dołączenie, tak? Jest, jest, jest. Półkuli, postanowiłyśmy zrobić live rano, kochani. I mam nadzieję, że ta godzina jest dla Was też w porządku i zaraz też opowiemy, gdzie Ewa mieszka i co ona w ogóle tam robi, kochani, tak? Słuchajcie, dzisiejszy temat bardzo ważny, a mianowicie, czy możliwe jest w ogóle życie w zgodzie ze sobą. I tak sobie pomyślałam, że naprawdę Ewa jest takim przykładem życia w zgodzie ze sobą. W związku z tym pomyślałam sobie, zaproszę Ewę na ten live, żebyśmy sobie dzisiaj porozmawiały o tym, bo temat jest zacny, bardzo inspirujący, myślę, dlatego że wiele osób mówi mi podczas moich warsztatów, kursów: Ania, nie mogę spełniać swoich marzeń, nie mogę żyć w zgodzie ze sobą, bo inni oczekują czegoś zupełnie innego ode mnie. No i ja sobie pomyślałam, okej, chcecie tego tematu? Będzie. I proszę bardzo, dzisiaj Ewa jest z nami. Ewa, cieszę się bardzo, że jesteś. Słuchajcie, Ewa powie troszeczkę o sobie, dlaczego w ogóle, Ewa, jesteś tam, gdzie jesteś, na drugiej półkuli, bo ja powiedziałam właśnie przed chwilą, że, ja pierwszy raz robię live rano, rozumiesz, ze względu na ten czas. Z tego się bardzo cieszę. Tak, tak. Wymusiłam na Ani to, żeby zrobić live'a rano, ponieważ w momencie, kiedy u nas jest wieczór, to u mnie jest noc, więc generalnie rozmywamy się bardzo w tej przestrzeni czasowej, o której pewnie będziemy też tutaj mówić, jeżeli chodzi w ogóle o przestrzeń, w jakiej my na co dzień funkcjonujemy. Także dzień dobry, witam wszystkich. Jest mi ogromnie miło, że mogę tego live'a zrobić z Anią, bo wcześniej mówiłam: Ania, ale zróbmy, jak wrócę do Polski. Ania mówi: no nie, no ale to jest cała atrakcja, jak my zrobimy to z dwóch końców świata. No i właśnie tak, absolutnie tak, jesteśmy tutaj razem i ogromnie mnie się cieszę, także jeszcze raz życzę, znaczy mówię dzień dobry, chociaż u mnie jest godzina 15:30, ale tak, tak, dzień dobry. Super. Ewa, powiedz kilka słów o sobie, gdzie jesteś, co tam robisz i w ogóle co robisz z zawodu, jakby, bo to się świetnie łączy z tematem, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, czy już właściwie zaczęłyśmy rozmawiać, czyli czy można w ogóle żyć w zgodzie ze sobą. Oj, zaczynając od mojej ścieżki zawodowej, to ja już, moja ścieżka to już jest prawie 30-letnia. Natomiast przez większość swojego życia, najpierw pracowałam w bankowości przez 16 lat w Departamencie Informatyki wśród mężczyzn, ale w bardzo takim mocnym technicznym świecie. Po pewnym czasie porzuciłam to, tworząc wiele rozpoznawalnych brandów i marek. Stworzyłam, tam było około kilkunastu różnych firm z różnych branż, także jest ogromne doświadczenie, z czego jestem ogromnie jakby wdzięczna sobie i ludziom, którzy razem ze mną te biznesy tworzyli. Natomiast w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że to też nie jest do końca już moja droga, ponieważ otwieranie kolejnej firmy mi osobiście nie dawało żadnej satysfakcji. Ja im bardziej wchodziłam w głąb siebie, to wiedziałam, że ja jestem kreatorem. Po pierwsze jestem kreatorem, więc ja lubię tworzyć, a nie już zarządzać, a z drugiej strony jestem też nauczycielem, więc już przyszedł czas w pewnym momencie, żeby zacząć dzielić się tą swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi ludźmi i towarzyszyć ludziom w tworzeniu ich biznesów, ich marek. Ale potem to też ewoluowało w tym kierunku, że szukałam rozwiązania, aby połączyć biznes z duchowością, bo taki ten twardy biznes, ten taki bieg za pieniądzem, takie siłowe funkcjonowanie w naszym świecie też przestało mi się w ogóle podobać i też było w ogóle
było zaprzeczeniem moich wartości, więc ta wyspa, na której jestem, bo to o to pytała Ania, też jest taką konsekwencją poszukiwania siebie i tej właśnie życia w zgodzie ze sobą, o którym dzisiaj jako głównym temacie będziemy tutaj z Anią rozmawiały. Super, Ewa, bardzo Ci dziękuję. I w ogóle wiesz, co powiedziałaś, bardzo ważną rzecz, bo kochani, zobaczcie, Ewa wychodzi z twardego biznesu i idzie w stronę realizacji tego, co jest jej marzeniem, pragnieniem, spełnieniem, życie w zgodzie ze sobą, czyli wchodzi w połączenie biznesu ze ścieżką duchową, tak? Czyli tak naprawdę to, co my w medycynie chińskiej też mówimy, że organizm to jest jedna całość, ciało i duch, dusza po naszemu tutaj mówiąc, nie? Więc Ewa, bardzo fajnie, bardzo, bardzo Ci dziękuję, że właśnie o tym powiedziałaś. No właśnie, Ewa, i teraz pytanie podstawowe. Czy w ogóle jest możliwe życie w zgodzie ze sobą i jakimi ścieżkami Ty do tego dochodziłaś? Oj, powiem szczerze, że jeżeli chodzi o mnie, to ja już to swoje poszukiwania rozpoczęłam kilkanaście lat temu. To ewaluowało oczywiście. Były wzloty i upadki, jak to w życiu, ale po to tutaj jesteśmy, żeby doświadczać. I dzisiaj ja patrzę na to z takiej perspektywy czterech wymiarów. A mianowicie my funkcjonujemy w takich wymiarach, które ja bym podzieliła właśnie na cztery części. Czyli po pierwsze to jest być, po drugie to jest mieć, potem jest robić, czyli działać, i dla mnie czwartym to jest kreować. Jeżeli my w tych czterech obszarach w ogóle je sobie wyobrazimy i popatrzymy na nasze życie, czy my faktycznie w równych proporcjach w tych czterech przestrzeniach funkcjonujemy, to możemy bardzo łatwo zobaczyć, które te właśnie wymiary są u nas do poprawy, do wdrożenia. Bo ja mam wrażenie, że szczególnie w Polsce, to też był powód, dla którego ja uciekłam z Polski na chwilę, oczywiście, ale my jesteśmy w większości w takim świecie mieć i robić. Ten poziom być i kreować jest taki bardzo zostawiony sobie. I ja właśnie poszukując tego bardziej wejścia w siebie, w głąb siebie, żeby zobaczyć siebie jako to być, czyli kim ja faktycznie jestem, jakie są moje potrzeby, jak ja w ogóle funkcjonuję względem otoczenia. Przyjechałam, bo też nie powiedziałam do końca, gdzie jestem, tak? Jestem na wyspie indonezyjskiej Gili R. To jest uważana za jedną z najbardziej duchowych wysp na świecie. I faktycznie to nie jest przypadek, że znalazłam się już drugi raz w swoim życiu, bo byłam tutaj rok temu i wiedziałam, że muszę tutaj wrócić. Jest to wyspa, w której albo się ktoś zakochuje, albo po prostu ona nie jest dla niego i go od razu wyrzuca, bo ona tak mocno pokazuje nam wszystkie nasze słabości, ale też naszą taką drogę, którą możemy pójść ładnie, żeby poznać to, kim jestem, że no, ja, nie, to ja musiałam tutaj wrócić i mieszkam tutaj już od grudnia. Tak, Właśnie, Ewa, ale powiedziałaś oczywiście ważną z rzecz, wyzwaniami. właśnie, żeby poznać siebie, powiedziałaś bardzo ważną rzecz, bo to jest tak naprawdę clue, czy my w ogóle możemy żyć w zgodzie ze sobą tylko wtedy, kiedy znamy siebie, kiedy możemy siebie odkrywać, doświadczać. I to, co tam robisz właśnie na wyspie, tak jak powiedziałaś, tak? Ja tak sobie myślę, że wszystkie sytuacje w życiu są dla nas pewnego rodzaju testem, doświadczeniem, sprawdzeniem się, jak my zareagujemy na przykład w danej sytuacji, co się wydarza we mnie, gdy się przydarza taka sytuacja. Bo tak naprawdę, kochani, my wszyscy wiemy, że nic nie przydarza się przez przypadek. Natomiast ważną rzecz, którą też Ewa powiedziała, to jest to kreowanie. To jest też dokonywanie pewnych wyborów, tak, że my nie musimy godzić się na wszystko, co pojawia się w naszym życiu na zasadzie takiej, że no dobra, kazali, to robię, ale bez żadnej jakiejś refleksji. Pamiętajcie, my zawsze mamy wybór, my zawsze możemy dokonać tego wyboru i przez to, myślę sobie, my najbardziej siebie doświadczamy. I to, że Ewa dokonała wyboru, aby pojechać na wyspę, która może być dla wielu osób, jak Ewa powiedziałaś, wyzwaniem i tam żyć, stamtąd no, nadawać teraz z nami, to jest właśnie dokonywanie tego wyboru.
Więc myślę sobie, że tutaj wracamy do tematu, o którym ja bardzo często mówię, czyli poznaj siebie. To jest w ogóle początek. Obserwuj, wsłuchuj się w siebie i to jest w ogóle początek tego, jak możemy pokierować swoje drogi, prawda? Jak najbardziej. I tak, powiem Ci, Aniu, jestem pod wrażeniem, ponieważ jak mnie zapytałaś, jak rozpoczęła się moja droga, ta duchowa, to pomyślałam sobie o książce, której tytuł przed chwilą wymieniłaś i to jest w ogóle niesamowite właśnie, jak działa energia tej wyspy. Powiedziałaś, że nic nie zdarza się przypadkiem. Słuchajcie, książka Tiziano Terceniego, Nic nie zdarza się przypadkiem, to była pierwsza książka w moim życiu, która otworzyła mnie na duchowość, kiedy zaczęłam szukać właśnie swojej tożsamości w ogóle, jeżeli chodzi o ten świat zewnętrzny. Także po prostu, Ania, strzał w dziesiątkę. Absolutnie tak. Także książkę polecam, naprawdę jest tam też na mojej stronie internetowej jako właśnie tak, ta jedna z pięciu książek, która wpłynęła na to, na całe moje życie, więc w ogóle niesamowite. I to, co Ania powiedziałaś, wiesz co, jeżeli chodzi o to poznawanie siebie, to mi się wydaje, że największym wyzwaniem dzisiaj, to będzie trochę kontrowersyjne teraz, co powiem, ale to jest, żeby dzisiaj pójść do przodu, w ogóle zmienić cokolwiek w swoim życiu, to dla mnie, ja uważam, że to jest porzucenie swojej dotychczasowej wiedzy. My jesteśmy przywiązani do wiedzy, którą gromadziliśmy przez lata, a tak naprawdę ona dzisiaj już jest totalnie zdewaluowana. Ona nie ma już żadnej wartości. Ja porównuję wiedzę, którą mamy, jesteśmy na Instagramie, więc mogę porównać to do na przykład informacji, które są na Instagramie. Wszyscy wiemy, że one żyją 24 godziny i tak naprawdę potem znikają. I ja uważam, że najlepszym podejściem do życia jest to, żeby sobie powiedzieć, że wszystko, co wiem, żyje ze mną 24H. I to jest, I wiesz co, jeżeli Ewa, to co... zacznę przyjmować właśnie to wszystko, co przychodzi jako nowe, z ciekawością, z ogromną Właśnie. ciekawością świata, to wtedy tak naprawdę dopiero zaczynają w naszym życiu dziać się cuda. Dokładnie. I to, wiesz co, tym cudem tak naprawdę jest życie w teraźniejszości. To jest ta teraźniejszość, te 24 godziny, o których ty powiedziałaś, no to jest po prostu bycie w tu i teraz. Ja wiem, że te słowa bycie tu i teraz to są takie już troszeczkę wyświechtane i nadużywane. Natomiast kochani, gdy naprawdę poczujesz, ja chcę powiedzieć, nawet nie zrozumiesz, tylko poczujesz sens tych słów, to i poczujesz, że żyjesz naprawdę w tu i teraz, to dopiero będziesz wiedzieć, co to znaczy. Czyli nie myślę o tym, co było wczoraj, nie myślę o tym, co będzie jutro, bo to jutro w ogóle nie istnieje, to jest mrzonka, tak? To, co wczoraj, już nie istnieje. Istnieje i tak naprawdę twoje życie odbywa się tylko w tym teraz momencie. Nasza rozmowa to jest to życie teraz. To, że słuchacie, to jest twoje życie teraz. Nie ma tego, co będzie za 5 minut. Nie wiemy, co będzie za 5 minut, więc to jest tylko takie, wiesz, pisanie scenariuszy. I to super powiedziałaś też z tą wiedzą, dlatego że my gromadzimy, gromadzimy, gromadzimy. Już po prostu głowy nam puchną, a tak naprawdę wiele z tych rzeczy w ogóle nie spróbowaliśmy, nie doznaliśmy, nie doświadczyliśmy, bo nie było czasu, bo było za dużo tego wszystkiego po prostu. Z tego względu nie było czasu, nie? Tak, jak najbardziej tak. Ja pamiętam, jakiś czas temu na Netflixie oglądałam film dotyczący jakiejś drużyny sportowej, taki typowo dokumentalny, gdzie właśnie trenerka wyprowadziła taki bardzo nieznany klub w Stanach, no z takiego totalnego marazmu i przegranej właśnie przez to, że te dzieciaki, bo to były dzieciaki grające w koszykówkę, dostały wręcz nakaz, że każdą rzecz, która dzieje się w drużynie, czy to jest wygrana, czy przegrana, świętują lub przeżywają tylko 24 godziny. Bo tak naprawdę powinniśmy podchodzić do życia. My żyjemy przeszłością, żyjemy porażkami, żyjemy po prostu wszystkim tym, czym nam w życiu nie wyszło. I niesiemy ten bagaż ze sobą, a to chodzi tak naprawdę o to, że odcinamy się od tego prawdziwego, radosnego życia. I powiem Wam szczerze, że właśnie mój pobyt na wyspie jest absolutnie przykładem tego, jak można od początku w ogóle zmierzyć się ze sobą.
No bo wpadasz w środowisko ludzi, których totalnie nie znasz, w kulturę, która jest w ogóle zupełnie inna. Ja akurat w tej chwili jestem na wyspie typowo muzułmańskiej, gdzie zaczął się Ramadan i bez przerwy mam śpiewy z mosku, ale ja się śmieję, że ja musiałam być muzułmanką albo muzułmaninem w poprzednim życiu, bo jak oni zaczynają śpiewać, słuchajcie, to ja mam w ogóle dreszcze. Ja po prostu traktuję to jako medytację i uwielbiam ten stan, ale spotkałam przed chwilą, jak jeszcze byłam coś zjeść, właśnie ludzi z Polski, no i ten mężczyzna, którego spotkałam, mówi tak: nie znoszę, jak oni śpiewają, w ogóle nie lubię. Ja mówię, ale jesteś w miejscu, które musisz uszanować, bo to jest wyspa muzułmańska. Jeżeli cię to triggeruje, to znaczy, że masz coś do przepracowania. I to jest tak, że właśnie w takim obcym miejscu wszystko musimy zacząć od nowa i najbardziej poznajemy siebie. Musimy sobie zbudować nowe nawyki, żeby pracować. Musimy się zmierzyć ze swoimi przekonaniami, które mamy. A propos innych ludzi, w ogóle innego wyznania, czy nawet ich zachowań. Dla mnie ogromnym wyzwaniem było to, że ja całe życie uczyłam się angielskiego, ja go znam w teorii, ale ja nigdy nie mówiłam. W ogóle w takim, nie przebywałam w takim środowisku, gdzie są sami ekspaci i tak naprawdę codziennym językiem jest angielski. A powiem wam szczerze, że teraz po paru miesiącach po prostu sama zatykam ludzi w restauracjach, czy w ogóle w barach, czy na ulicy, rozmawiając z nimi. To jest niewiarygodne, jak my naprawdę możemy przejść tą transformację w każdym obszarze naszego życia, jeżeli tylko się otworzymy i wyjdziemy do tego wszystkiego z ciekawością, a nie niosąc ten bagaż. Nawet właśnie ostatnio słuchałam, gdzie ktoś powiedział język obcy. Gdybym ja traktowała angielski jako, jakie te słowa mają znaczenie, jako język obcy, to obcy powoduje od razu, że ja się z tego wycofuję, prawda? A tutaj ja mówię, ja już stwierdziłam, język angielski jest moją codziennością, jest moim językiem i to powoduje też, że ja w to wchodzę. Więc tak jak mówimy, tak, że wchodzę we wszystko, co jest nowe. Nie patrzę na swoje dotychczasowe przekonania, doświadczenia, po prostu każda nowa rzecz będzie moją nową ścieżką. I to jest właśnie to, kiedy ja zaczynam żyć w zgodzie ze sobą, bo zaczynam mówić światu tak, a wychodzę z tego nie, którym funkcjonowałam wcześniej. Tak, to jest, Ewa, pięknie to powiedziałaś, bo to jest rzeczywiście transformacja. Transformacja. Tutaj widziałam też komentarz taki, no tak, chciałabym żyć w zgodzie ze sobą, ale jest strach, jest lęk, prawda? No ale właśnie, to jest to otworzenie się na to, co jest dla mnie w życiu z ciekawością dziecka, tak? Ja jeszcze to dziecko zawsze tak podkreślam, bo słuchajcie, to jest w ogóle niesamowite. Ja od zawsze uważałam siebie za dziecko, tak? I kiedyś sobie pomyślałam, Jezne, Ania, przecież już kurna, masz 50 lat, no jakie dziecko w ogóle? A wiecie, co do mnie przyszło ostatnio? Że wyższe ja jest jak dziecko. Jest jak dziecko, tak naprawdę. Więc to nie jest na zasadzie niedojrzałości, tylko właśnie na zasadzie bawienia się, bycia otwartym, nieoceniania, tylko przyjmowania wszystkiego właśnie z taką otwartością i tego, że to jest dobre i to przyszło dla mnie. Więc spodobał mi się ten przykład, nawet sobie zapisałam to, co się tam zadziało w trakcie tego Ramadanu, czy to, co się dzieje cały czas, że oni śpiewają, prawda, z tej mosk po polsku, o Mosku Jezu, z meczetu meczetu. właśnie, Tak. to słowo mi Ja już uciekło, tu mówię dzięki. po angielsku, więc Tak, Mosku z ja wiem, meczetu, tak. tak. No właśnie, bo zazwyczaj za granicą się słyszy meczety, więc dlatego ja też mosk i mosk, nie? No ale mówię, dobra, po polsku Tak. powiemy. W każdym razie właśnie to otwarcie na to, że można w tym zobaczyć wkurzenie, tak jak ten ktoś ci tam powiedział, że to wkurza go, a można być otwartym i potraktować to jako medytację. I zobaczcie, to jest w ogóle, to jest niesamowite, bo to jest, Ewa, ty dokonujesz wyboru po prostu. Wyboru twojego podejścia do tego, co wydarza się w twoim życiu. Nie? I to uważam jest klucz do życia w zgodzie ze sobą i życia w zgodzie z innymi. Bo powiem tutaj taki cytat księdza Twardowskiego, że aby żyć w zgodzie z innymi, człowiek musi najpierw pogodzić się z samym sobą. Więc no to jest cała głębia, to jest cała głębia, a my przecież chcemy mieć wspaniałe relacje z innymi ludźmi, chcemy być też akceptowani w innym środowisku, znaczy w ogóle w środowisku, tak? Chcemy czuć się świetnie, chcemy się bawić z tymi ludźmi, zacznijmy od siebie. I to jest piękne, Ewa, co powiedziałaś, bo to ja teraz tak spuentowałam to właściwie, ale właśnie to jest taki przykład. Jak najbardziej tak. Zaczęłaś, Aniu, mówić
pod kątem strachu. Ja parę dni temu na Instagramie wrzuciłam właśnie taką, nie wiem, czy przypamiętasz, ale wrzuciłam taką krótką ankietę, co tobą kieruje w twoim życiu, czy strach, czy wiara. I tak naprawdę tam większość ludzi napisało, że wiara, chociaż tak naprawdę nami zawsze kieruje na samym początku każdej sytuacji strach, bo my to mamy po prostu Tak. pierwotnie. Pierwotnie mamy to w sobie. Natomiast prawda jest taka, że to, co się nam pojawia, chodzi o to, żeby mieć tą wiarę, tą ciekawość, co mi to przyniesie. I tam właśnie pokazałam te dwa punkty widzenia, bo strach to jest powiedzenie, co jeśli. A jak ja sobie powiem, co jeśli tak ta sytuacja wystąpiła, to ja się od razu wpuszczam w taki syndrom ofiary. A jeżeli ja z ciekawością i wiarą do tego podejdę, to mówię, nawet jeśli, to już w tym jest taka właśnie ta nadzieja, ciekawość, wiara. I to od razu pokazuje nam, czy to, tak jak mówimy, szklanka jest do połowy pełna, czy do połowy pusta, tak? To my wybieramy. Jak najbardziej tak. I wiesz co, przypomniało mi się teraz, ja jakiś czas temu też wstawiłam taki cytat, że już przestańmy wreszcie mówić, a co jeśli mi się nie uda, a co jeśli sobie nie poradzę z tym. Tylko powiedz wreszcie, a co jeśli mi to wyjdzie? A co Jak jeśli mi to najbardziej. wyjdzie? Prawda? Więc jakby właśnie, to jest spojrzenie, zmiana podejścia i to powoduje, że my zmieniamy się, my siebie zmieniamy wtedy. Nie? To jest piękne, ale wiesz co, fajnie jeszcze z tym strachem powiedziałaś, bo ja też uważam, wiesz co, my w dzisiejszych czasach uważamy, że strach jest zły i że w ogóle nie wolno się bać, nie? Że w ogóle, wiesz, są nawet, powiem ci, są nawet kursy, czy tam no, różne rzeczy na internecie można znaleźć, gdzie mówią, na moim kursie pozbędziesz się całkowicie strachu. Kochani, to jest bzdura, dlatego że strach, właśnie tak jak powiedziałaś, Ewa, jest naszą pierwotną emocją. My z nią, że tak powiem, praktycznie przychodzimy na świat, ponieważ człowiek kiedyś, no dzięki temu, że właśnie miał w sobie ten strach, uniknął śmierci, bo na przykład lew szablozębny go czatował na niego, ale on. Będąc jakby czujny, no bo wtedy jak się boimy, jak mamy strach w sobie, przeżywamy strach, no to my jesteśmy czujni na to, co przychodzi i wtedy ludzie po prostu przeżywali. Więc oczywiście nie chodzi o to, żeby pielęgnować to i przeradzać to w lęk, natomiast, czyli uwieszać się na tym strachu, ale jednak strach taki, wiesz, że dobra, spojrzę, poobserwuję co i jak i wychodzę otwarta na to. Jak najbardziej tak, jeżeli chodzi właśnie, tak jak mówisz, ten strach początkowy może się przerodzić w różne emocje. Jeżeli przerodzi się w ciekawość, zainteresowanie, spokój, to tak naprawdę nie zostajemy w tej piwnicy, jak to mówimy, tylko idziemy w górę, tak? Idziemy w górę, bo większość emocji, które sobie przypisujemy do tego strachu, to tak naprawdę jest wyimaginowana później, a my to w sobie pielęgnujemy i nosimy. A chodzi o to, że mamy 6 sekund na to, żeby zobaczyć, czy faktycznie, tak jak mówisz, mamy tego lwa, który nam zagraża. Jeżeli nie, to po prostu wychodzimy z tego. Nie pielęgnujemy tego w sobie. Tak, Tak, jak najbardziej. dokładnie, dokładnie tak. Ewa, no super, wiesz co, bardzo fajnie, bo już tutaj dużo wniosków. Kochani, piszcie w ogóle, co wam się nasuwa w trakcie tej rozmowy, czy coś jest takiego szczególnego, co usłyszeliście, co jest dla ciebie, bo pamiętajcie, że wszystkie osoby, które tutaj są, nie jesteście przez przypadek, tylko zawsze tutaj jest coś dla ciebie. Więc napiszcie, jeżeli macie też oczywiście jakieś pytania do nas, to też napiszcie, będziemy odpowiadać. Natomiast ja bym chciała, Ewa, jeszcze cię zapytać, to w takim razie od czego zacząć dla osób, które chciałyby żyć ze sobą, ale nie do końca wiedzą jakby jak zrobić ten pierwszy krok. Co byś powiedziała, że jest tym pierwszym krokiem, albo może być tym pierwszym krokiem, na przykład dla osoby, która właśnie się lęka, boi się w ogóle cokolwiek zrobić, zmienić, no bo przecież my żyjemy w takich utartych schematach, prawda, w rodzinach, w pracy, z przyjaciółmi. Wczoraj nawet powiem wam, rozmawiałam z taką moją bardzo dobrą znajomą, która powiedziała: Ania, my po prostu wychodzimy z tego kręgu znajomych, który mamy, bo my się tam dobrze już nie czujemy, bo my się zmieniliśmy i po prostu już nam nie jest dobrze i wcale nie musimy się, kochani, kłócić z tymi osobami, tylko naturalnie to się po prostu rozmywa i się rozchodzimy, nie?
Jak najbardziej tak, Aniu. Jeżeli chodzi o to życie w zgodzie ze sobą, ja mogę Wam też powiedzieć trochę od strony przedsiębiorców, z którymi ja pracuję. Jest tak, że my żyjemy w środowisku, gdzie bardzo dużą uwagę przypisujemy do tego, co się dzieje w świecie zewnętrznym. Ale jakby dajemy to przyzwolenie tym ludziom wokół nas, żeby w pewnym sensie nam pewne rozwiązania, ich opinie narzucali. Wiadomo, że jeżeli to się nam rozmywa, to kończą się znajomości, kończą się biznesy i tak dalej. Ale z punktu widzenia takiego, powiedzmy, życia codziennego, to możemy mieć przedsiębiorcę, który ma firmę, ma super zyski, ale tak naprawdę żyje w ciągłym cierpieniu i ciągle jest sfrustrowany, dlatego że ten świat zewnętrzny, nie wiem, pracownicy, dostawcy, to kogokolwiek tam mamy, cały czas powoduje w nas złość, czyli jesteśmy w ciągłej takiej złości na innych, na wszystko. Czyli to, o czym mówimy, taka osoba żyje ciągle w negatywności i ciągle cierpi. Mimo że stoi na świeczniku, ma pieniądze, ma ten majątek, ma rodziny, samochody, to tak naprawdę cały czas wewnętrznie jest w takim stanie doświadczania, owszem, staje się kimś, coraz bardziej rośnie, ale w środku tak naprawdę cały czas ma wyzwania. Możemy pójść w drugą stronę, bo możemy mieć osobę, która niewiele robi, leży na kanapie i wydaje nam się, że ona ma łatwe życie, bo ona tak naprawdę niczego od życia nie oczekuje, nie potrzebuje, ale tak naprawdę ona przeżywa takie same frustracje. Ona też jest zła na siebie, ponieważ taka osoba jest nikim. Więc mamy tutaj przedsiębiorcę i mamy osobę, która siedzi na Czuję kanapach, się nikim, czuje nie? się To jest nikim, tak, właśnie, czuję się czuje się nikim. nikim, bo jej się wydaje, że nic nie robi, nie wiem, powiedzmy, że nie wiem, ma w sobie te lęki, które sobie gdzieś przez te lata wygenerowała. Jest zła na siebie i też cierpi. Więc naszym wyborem tutaj jest to, jak to pogodzić. Ja uważam, że dla jednej i drugiej strony to jest po prostu wyjście do życia z ciekawością. Wyjście z tej negatywności, w której siedzimy. Ja od lat jestem związana z Hawkinsem i jego poziomy świadomości to jest coś, co prowadzi mnie przez życie. Dokładnie. I dla mnie wyjście z tego poziomu odwagi, czyli z tego poziomu 200, to jest dopiero ten moment, kiedy życie się zaczyna. Kiedy ja porzucę swój wstyd, poczucie winy, całą złość na świat zewnętrzny. I wtedy, wracając znowu do Twojego pytania, nikt z zewnątrz nie jest w stanie mnie w jakiś sposób, w żaden ograniczać. Ja nie stawiam granic. To jest to, co ostatnio też mówili nasi dobrzy znajomi Magda z Pawłem, co mi się bardzo podoba. My stawiamy granice, bo nam tak pokazuje się świat zewnętrzny, że odcinaj się, a to jest złe. Jeżeli ja się odcinam od świata, to w drugą stronę świat odcina się ode mnie. Dokładnie. Odcina mnie. Więc dlaczego ja nie akceptuję tych ludzi takimi, jakimi są? Oni po Bo nie prostu tacy akceptuje są. siebie, bo nie Tak, bo nie akceptuje siebie, akceptuję prawda? To stąd siebie. wynika właśnie. A tu chodzi o tą ścieżkę. Oni mają swoją ścieżkę, ja mam swoją. Spotkaliśmy się na pewnym etapie życia, żeby się czegoś od siebie nauczyć, po czym idziemy dalej, bo oni potrzebują czegoś innego, ja czegoś innego. Ale nie podchodzę do tego tak, że kogoś odcinam, tak, że stawiam granice i tak dalej. Uważam, że to tak jak z tym obcym językiem, to stawianie Tak, granic jest również takie bardzo dokładnie. negatywne. Powinniśmy się otworzyć. Otworzyć, bo to wszystko jest nami, tak? Nami, naszą To jest dla przestrzenią. nas, to jest przede wszystkim To dla nas. jest Kochani, dla tutaj już nas. któreś pytanie jest, czy live będzie zapisany, bo nie możecie być niektórzy na żywo. Kochani, no ja mam nadzieję, że, znaczy ja, Będzie. będzie zapisany, ale wiecie, mi się już zdarzyło, że Instagram po prostu, nie wiem, wywalił i nie zapisał, więc oczywiście, że live będzie zapisany, jeżeli tylko nam technologia na to pozwoli, a ja się otwieram na to z Tak. ciekawością. A ja uziemiałam nasze spotkanie dzisiaj, żeby się wszystko, Dosłownie. słuchajcie, udało, Jak może dlatego że być to jeszcze jest lepiej, jeszcze Ewa? lepiej. Zgadza się. Piąteczka. Tak. Piąteczka. Dlatego słuchajcie, że ja na tej wyspie to mam tak. Wczoraj o tej godzinie by się live nie odbył na 100%, bo była burza, nie było prądu i nie było internetu. Więc to, że nam wszechświat dzisiaj pozwolił się spotkać, to jest właśnie to, tak jak mówiła Ewa, myśmy Aniu. to wykreowały po prostu. Myśmy to Wykreowałyśmy to dzisiaj. wykreowały. No. Lepiej Zgadza nie można się. było. Tak, tak, Pięknie tak. tutaj iQuest pisze, czy iQuest chyba, tak? Ciekawość, ufność, prostota. Dokładnie tak, dokładnie właśnie o to chodzi. I piękne słowo tutaj powiedziałeś, ufność, bo jeszcze o tym nie rozmawiałyśmy. O Czyli zaufaniu, tak. zaufanie sobie.
pełne zaufanie sobie, swojemu jestestwu, swojemu wyższemu ja, swojemu duchowi, duszy, jakkolwiek to nazwiemy, kochani, i co kto uważa, bo tutaj wiecie, no jesteśmy otwarci na nazewnictwo, zresztą język jest zawsze ubogi. Natomiast chodzi właśnie o to, żeby ufać sobie. Ja to nazywam akurat intuicją, zresztą pewnie jak większość. Tak, kochani, ufanie sobie i to, co ci pierwsze jako taki klik przychodzi. Ja widzę to często, słuchajcie, przy warsztatach na przykład. Nie? Jak tworzę nowy kurs i zapraszam do uczestnictwa w tym kursie i wiele osób mi mówi, ja, ale czadowy kurs, chcę wziąć w tym udział, nie? I to jest właśnie twoja intuicja. Ona ci mówi, tego chcesz, tego potrzebujesz, to jest dla ciebie. Nie? Bo my pamiętajcie, też jeszcze jest jedna kwestia, że nie zawsze chcemy to, czego potrzebujemy. Natomiast wszechświat daje nam to, co potrzebujemy, a nie to, co chcemy. To jest też bardzo takie ciekawe. Natomiast co chcę powiedzieć, a za chwilę przychodzi taka myśl, kurczę, no nie mam czasu na ten kurs, nie mam kasy na ten kurs, nie, no ale czy ja to wdrożę na pewno? I wiesz, i zaczyna się takie międlenie tematu i zaczynasz się wycofywać, czyli dajesz jakby pokonać się swojemu umysłowi, zamiast zaufać swojej intuicji, która mówi tak, wchodzisz w to, to jest dla ciebie, skoro to stanęło na twojej drodze, to jest to dla ciebie. Także tutaj Ewa, ufność również w to, że dzisiejszy live miał być dzisiaj. Tak. No i też tak, właśnie jak... powiedz mi, jak to z tym zaufaniem u ciebie było, gdy jechałaś na wyspę? O, ja się otworzyłam na zupełnie nowe rzeczy. To znaczy tam zaufanie musi być stuprocentowe. Ja powiem szczerze, mi ta ufność, to zaufanie bardzo mocno znowu kojarzy się ze słowem moc. Ja uważam, tak, że każdy z nas ma w sobie moc. Tak. Tylko to, czy my pozwolimy tej mocy się ukazać, to jest tylko i wyłącznie właśnie nasze przyzwolenie, czy my damy sobie przyzwolenie, samym sobie. I to jest właśnie najciekawsze w tym wszystkim, że my pozwalamy, mamy oczekiwania wobec innych ludzi, a co do siebie, to w ogóle bywa różnie. I tutaj ja mam taki piękny cytat właśnie a propos tej mocy, którą mamy, tak? Że gdyby koń odkrył swoją prawdziwą siłę, to nikt nie byłby w stanie go okiełznać. I to tak naprawdę my powinniśmy zrobić ze sobą. Po prostu dać sobie przyzwolenie na wszystko, co się w naszym życiu przydarza. Nie patrząc na to, czy to będzie pozytywne, czy negatywne. Bo to jest ocenianie. To nasze doświadczenie. Tak naprawdę, to oczywiście, jest ocenianie. My już się nastawiamy. Tak. Chodzi o to, że wchodzimy w nowe. A potem zadając sobie tylko pytanie, które też Aniu bardzo dobrze znamy, jak ja to wykreowałam? Dokładnie. Tak. Słuchajcie, to jest właśnie ważne, że my bardzo często oceniamy, jeżeli coś się wydarza w naszym życiu, co w pierwszej sekundzie, czy tam w pierwszym momencie oceniamy właśnie jako negatywne, jako złe, to jeżeli staniemy z boku i potraktujemy to jako neutralne, pomyślimy sobie, okej, jakie znaczenie teraz ja temu nadam, bo w tą stronę pójdzie twoje życie. Właśnie jakie znaczenie nadamy. I my, powiem wam, są sytuacje w moim życiu, ja mogę też ze swojego życia powiedzieć, są sytuacje też w moim życiu, gdzie ja sobie myślę, ja pierdzielę, o co chodzi, nie? To jest coś bardzo trudnego w pierwszym momencie też do takiego zetknięcia się. Natomiast ja już się też nauczyłam w międzyczasie, że ja już nie oceniam, tylko mówię, okej, co jest w tym dobrego, czego jeszcze nie widzę? Nie widzę. Tak, tak, Ewa, znamy to. Tak, znamy więc, to. Więc kochani, więc właśnie o to chodzi, że gdy ja patrzę na to neutralnie i mówię, okej, no jest mi tutaj, wiecie, no kurczę, tak nie jest komfortowo, jakbym chciała może, ale na pewno jest to dla mnie i co jest w tym dla mnie, to ja zobaczę dopiero. Może ja nigdy nawet tego nie zrozumiem i nie chodzi o zrozumienie, ale chodzi o doświadczenie, abyśmy mogli jeszcze piękniej w tym życiu no, żyć po prostu. Jak najbardziej tak, a ja uważam, że, znaczy chciałabym, żebyście po tym live'ie tak naprawdę wynieśli jedną taką główną myśl, że to, że was ktoś nie lubi, to jest wasze po prostu błogosławieństwo. Po prostu dawajcie się nie lubić, dlatego że w momencie, kiedy ktoś was nie lubi, to jest,
to to pozwala wam odkryć, kim jesteście. Tylko w takim naprawdę zewnątrz zalewie nielubienia, my dopiero poznajemy swoją tożsamość. Dopiero reagując na takie różne rzeczy z zewnątrz, my poznajemy siebie i zaczynamy wzrastać, ponieważ zaczynamy w końcu się buntować i mówić światu nie. A tak naprawdę ewolucja na świecie tak naprawdę następuje tylko wtedy, kiedy ktoś mówi światu nie. I tego nam wszystkim życzę, tak? I tobie, i mnie, żebyśmy nielubienie zaczęli traktować jako coś naprawdę pozytywnego, które nas właśnie ciągnie do tej pozytywności, radości, poszukiwania wszystkiego, co jest w życiu dla nas najlepsze. Wiesz co, ja bym tutaj to troszeczkę jeszcze rozszerzyła ten temat, bo to ciekawe, kochani, jak wy rozumiecie to, co Ewa powiedziała. Bo ja to na przykład też rozumiem w ten sposób, że to jest też pewnego rodzaju lustro dla mnie, że jeżeli ktoś mnie nie lubi, no to tak naprawdę czy ja siebie lubię, nie? Czyli czy ja mogę z tą ciekawością właśnie, o której mówimy tutaj, odkryć siebie i w ogóle spojrzeć na siebie inaczej i wtedy będziemy też przyciągać, jakby nasze lustro będzie znowu odbijać ten obraz i będziemy wtedy przyciągać osoby, które nas polubią. Ale wiesz, co mi się przypomniało? Kurczę, zapomniałam, jak się ten chłopak nazywa. Jest też na Insta. Filip ma na imię w każdym razie. I Filip właśnie ostatnio miał też taki bardzo fajną, taką fajną rolkę o hejtach, nie? Bo to jest to hejtowanie tutaj, nielubienie i tak dalej. No my, jak jesteśmy na Instagramie, to czy tam w ogóle w mediach społecznościowych, kochani, ja w życiu nie myślałam, że ludzie mogą takie hejty pisać, tak? Powiem wam, że na początku to się nawet tym przejmowałam, ale później mówię, kurczę, to jest, wiesz, no jego jakiś tam problem, jego coś, co chce mi powiedzieć, ale mówi o sobie, o swoim wnętrzu. Ale co właśnie ten Filip zrobił? Powiedział, hej, ty! Jako na zasadzie nie hej ty, tylko hej ty, czyli zaczepka, tak, zaczepka. Ja po prostu mówię coś, czyli hejtując cokolwiek, po prostu chcę zostać zauważony. I tak naprawdę to są bardzo głęboko nieszczęśliwe osoby. Więc no, tak mi się właśnie przypomniało tutaj z tym. Ale tutaj coś piszecie, komentarze. Dzień dobry, piękne kobiety, dzień dobry. Tak, Dzień jestem dobry. odmieńcem, to jest okej. I okej, właśnie o to chodzi, żeby właśnie to my siebie akceptujemy, nie? I wtedy inni nas też będą. Słuchajcie, to jest bardzo fajny temat. Dziękuję bardzo za ten komentarz dotyczący odmieńca. Jak zapewne wiecie, w każdej rodzinie jest tak zwana czarna owca. W każdej rodzinie zdarza się ktoś, kto nie idzie taką ścieżką schematyczną całej rodziny, ale takie osoby zawsze pojawiały się po to, żeby wyprowadzić dany ród, daną rodzinę z takiego marazmu, czy z chorych przekonań, ze starych struktur. I mimo, że wszyscy patrzą jakby takim dziwnym okiem na tą czarną owcę, tak naprawdę ona wprowadza zawsze, ona rozbija system. Tak. I chodzi o to, że jeżeli my chcemy zaistnieć w świecie, również bycie taką czarną owcą w jakimś środowisku jest tak naprawdę rozbiciem systemu, Tak. po prostu otworzeniem oczu na nowe rzeczy, na nowe. Oczywiście wszyscy się na początku będą buntować, tylko jak my przejdziemy tą ścieżkę i oni zobaczą, gdzie my jesteśmy, to nagle wszyscy przyjdą i zaczną nas klepać po plecach i mówić: super, znam cię, tak? Albo super, ja też chcę tak jak ty. Tylko nikt nie patrzy na tą drogę, którą przeszliśmy, i na to, jak te osoby zachowywały się wobec nas, czy wobec tych innych osób, tylko widzą nasz sukces na końcu. Ale my zdecydowaliśmy się pójść tą inną ścieżką. Nawet kiedy tam po drodze pojawiało się to nielubienie. I chodzi też o to, że przez to nielubienie my dopiero poznajemy swoją tożsamość. My dopiero odkrywamy, kim my naprawdę jesteśmy. Bo żeby zacząć żyć w zgodzie ze sobą, o czym jest ten life, to tak naprawdę my musimy się nauczyć akceptować siebie na tyle właśnie, żeby to wszystko, co dzieje się w świecie zewnętrznym, w ogóle nas nie ruszało. Kiedy to Tak nas jest. rusza, triggeruje, to znaczy, że jeszcze coś tam mamy do przerobienia. A świat jest piękny i nie możemy tego brać na siebie, bo tak jak mówimy, to jest lustro, to tak Tak naprawdę jest. jest. Tak Życie jest, Ewa, innych ludzi. to pięknie to powiedziałaś. No, właśnie te czarne owce, wiesz, to, przypomniała mi się oczywiście moja rodzinna sytuacja, bo oczywiście, że ja jestem odmieńcem w mojej rodzinie.
Ja też. Życzę No, nam tak sobie wszystkim, myślę słuchajcie, przecież, żebyśmy nie? byli, Więc życzę nam wiecie, to wszystkim, jest żebyśmy naprawdę byli niesamowite. owcami. Słucham? Mówię, że życzę nam wszystkim, żebyśmy byli takimi czarnymi owcami, bo to znaczy, że to my zmienimy ten świat. Dokładnie, kochani, bo ja powiem wam tak, po prostu w tym są jaja, tak? Naprawdę, w tym są jaja i po prostu można się bawić. I ja pamiętam, jak na początku w mojej rodzinie gdzieś tam się jechało, to wszyscy tak patrzyli, coś, wiesz, Ania, ale ty takie inne rzeczy robisz, takie tu medycyna chińska w ogóle, nie? Wiecie, ja zostałam bardzo tak ściśle katolicko wychowywana, no i różnie katolicy postrzegają medycynę chińską, ale jakby nie ma oficjalnego stanowiska, że teraz to jest potępione. Natomiast nie o to chodzi. Ważne, co mi sprawia przyjemność, ważne, co ja kocham, ważne, co ja lubię robić, ważne, że ja widzę, że na przykład to, co robię, pomaga drugiemu człowiekowi. I słuchajcie, i to są moje wartości, a ktoś ma inne wartości, ma prawo oczywiście je mieć, natomiast no, nigdy nie wyśmiewajmy takich osób, nawet właśnie, czy szczególnie w rodzinach, tylko obserwujmy z ciekawością, bo ja byłam właśnie z taką ciekawością obserwowana przez moją rodzinę. I powiem wam, że tak czasami dostawałam szpilkę, a czasami dostawałam ciekawe pytanie, jak zrobić coś tam, nie? Więc wiecie, to jest też takie dla tych osób wychodzenie z takiej czarnej dziury i zobaczenie też innego świata właśnie dzięki tobie, dzięki tej czarnej owcy, tak? Czarny kolor jest pięknym kolorem. Zawiera w sobie wszystkie kolory przecież, nie? Więc tak naprawdę, słuchajcie, no właśnie z Ewą życzymy wam tej odwagi, żebyście, jak to na skali Hawkinsa, właśnie odwaga na tym poziomie 200 jest, żebyście po prostu wyszli z tej czarnej dziury i zaczęli małymi krokami, to mogą być małe kroki, bo tu nie mówi nikt o, wiecie, o burzeniu domu od razu. Ale żeby rzeczywiście wyjść do życia, do swojego życia, do tego życia, którym chcecie naprawdę żyć, w którym czujecie, że serce po prostu aż bije ci, aż po prostu masz wizję, że wow, to jest czadowe życie, tak właśnie chcę. Bo życie ma być soczyste, kochani. Ma być soczyste, jak taki owoc, który jak jesz, to po prostu tak ci spływa wszystko. Ewa ma pełno pewnie teraz takich owoców. Oj, tak. Kocham to miejsce właśnie za te ryby, za te owoce, za po prostu słońce, za deszcz. Kocham deszcz. Słuchajcie, to jest pora deszczowa od miesiąca, to po prostu nie przestaje padać, więc w ogóle to, że ja jestem, wiecie, z ogrodem z tyłu i nie pada deszcz, w ogóle to jest sukces. No i to, że mózg, słuchajcie, nie śpiewa, bo zawsze śpiewa o tej godzinie, więc w ogóle wszystko jest tak, jak miało być. Jak najbardziej tak. A tak, bo Czy chciałabyś jakieś małe podsumowanie, w sensie chciałabyś jakąś, coś jeszcze takie jedno zdanie może na koniec powiedzieć właśnie, jak możemy żyć w zgodzie ze sobą? ja życzę nam wszystkim, żebyśmy po prostu wychodzili na co dzień ze swojej strefy komfortu. To jest, uważam, że droga do tego, żeby żyć w zgodzie ze sobą. I jakby patrząc na to, jak się buduje relacje, czy jak się buduje relacje międzyzwiązkowe, czy nawet biznesowe, żeby stworzyć faktycznie coś pięknego, to osoby, które to tworzą, muszą być pełnią. Czyli ja jestem pełnią i druga osoba jest pełnią, i dopiero będąc w zgodzie ze sobą, jesteśmy w stanie stworzyć trzecią opcję, czyli tą trzecią formę, która będzie rozwalała świat. I dopóki my jakby nie mamy w sobie tej zgodności na wszystko, co nam się w życiu wydarza, tej odwagi, tej radości, tej miłości, tej pozytywności, nie jesteśmy w stanie absolutnie pójść do przodu, bo mamy tylko oczekiwania wobec tej strony, która jest obok nas. Kiedy my jesteśmy tą pełnią radości i miłości do świata i do wszystkiego wokół nas, to dopiero wtedy możemy tak naprawdę rosnąć, tak? Możemy rosnąć i czy to jest właśnie firma, czy to jest relacja, po prostu wzbijamy się na totalnym flow. I ja naprawdę nam wszystkim życzę, żebyśmy działali w tej pozytywności. Super, Ewa, dziękuję Ci bardzo. Kochani, właśnie o to chodzi, żeby ufać, że życie naprawdę jest dla nas i jest wspaniałością. I my możemy, bo wiecie, czasami można powiedzieć,
A tam, co to za gadanie, że można w radości biznesy robić? No można, można, naprawdę można. Nie trzeba, wiadomo, że to jest praca. Ja tu nikogo nie oszukuję, że ja po prostu leżę i pachnę, że nie pracuję w ogóle. I Ewa tak samo. Natomiast można to robić z innym podejściem, z innym nastawieniem, z szacunkiem i z miłością dla siebie i dla innych. Więc kochani, my tego Wam życzymy. Ewa, bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie na dzisiejszy live i że mogłyśmy się rano właśnie spotkać, nie wieczorem, tylko rano, bo widzę, że też bardzo fajnie tutaj osoby przychodziły, odchodziły. Więc ten live, kochani, będzie zapisany. Mam nadzieję, że się uda. I słuchajcie, może jeszcze taki live poprowadzimy, jeżeli macie jakieś inspiracje, czy chcecie, abyśmy jakiś temat porozmawiały we dwie, to dajcie oczywiście znać. My na pewno spełnimy Wasze prośby. Kochani, Ewa, dziękuję Ci jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo. Życzę Ci jeszcze pięknego czasu tam na wyspie. Już po prostu bym chciała nawet tam być z Tobą, chociaż na chwilkę. Zapraszam, zapraszam, słuchajcie. A nam wszystkim Tak, życzę, i po prostu. żebyśmy żyli właśnie z głową w chmurach, a nogami na Tak ziemi. jest. I żeby ten przepływ energii był, bo wtedy po prostu to jest życie. Także do zobaczenia następnym razem. Widzimy się, Ewa. Dziękuję Ci. Wszystkiego najlepszego życzę Tobie, Wam, kochani. Pięknego weekendu, no bo dzisiaj piątek, piątunio, tak? Tak Czyli jest. zaczyna się weekend. Ewa jest cały czas na weekendzie. Nie, Ja nie, to też. nieprawda. To nieprawda, ja tu cały czas Pracuję, pracuję. Ja już ja nie kochani, mam czegoś dokładnie. takiego jak weekend. Ja uważam, bo generalnie, że jak się już żyje w takiej zgodzie ze sobą, to w ogóle czas nie istnieje, tak? Więc Dokładnie. I każdy dzień generalnie. jest piękny przede wszystkim. Tak, No jak mnie nie nie ma musimy znaczenia, czekać po czy. prostu na niedzielę. Tak, na mnie nie ma znaczenia, czy jest poniedziałek, czy niedziela. Ja po prostu Tak jest. żyję po prostu w radości każdego dnia i tego nam wszystkim życzę jak najbardziej. Dzięki Ewa i dzięki kochani za bycie z nami dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa. Do Pa. zobaczenia. Pa.